Ach, ta lalka mnie nudzi. Mam jej dość. Ta jest znacznie lepsza. Tylko spójrzcie, jest przepiękna. Lalala, wyrzucam śmieci. Ha? A to co? Co ty tutaj robisz? Jak ktoś mógł cię tak wyrzucić? Nie martw się, zaopiekuję się tobą. Co? O, rety, to dziwaczne. Gdzie... Gdzie ja jestem? Co się dzieje? Wow, co to za miejsce? Czy to moja lalka? Nie, jest moja. Nieważne, mam znacznie lepszą. O, rety, jak się wybrudziłaś. Trzeba cię wyczyścić. Uwaga! Ha? Sufit przecieka? Chętnie wezmę prysznic. Jakie to przyjemne. Spokojnie, o tobie też pamiętam. Złapię tylko parę kropel. Wystarczy. Pozbędziemy się brudu. I będziesz zupełnie jak nowa. Każdy czasem potrzebuje chwili dla siebie. Ułóż się wygodnie. Jaka maleńka szczoteczka. Ostrożnie. Otwórz buzię. Będziesz mieć hollywoodzki uśmiech. Aż razi w oczy od patrzenia. Masz lśniące ząbki. Teraz moja kolej. Oh, co za ukojenie. Tak trzeba żyć. A ty, dobrze się bawisz? Czym się zajmiemy, laleczko? Muszę ci poprawić fryzurę. Jest nieco nudna. Nie martw się, wiem co zrobię. Jestem specjalistką od wizażu. Ach, to twoja wina. Zacznę od nowa. Wyglądasz, jakbyś się przedzierała przez zarośla. Och, to denerwujące. Miło cię widzieć, kochanie. Rozumiem. Zaraz. Chodzi o moją lalkę. Dobrze. Wezmę odpowiednie narzędzia. Gdzie one są? Aha, to mi się przyda. Nie będzie łatwo. Nie ruszaj się. Przygotuję miskę. Wleję do niej wodę. I odrobinę barwnika spożywczego. Dokładnie go rozmieszam? Świetnie. A gdzie moja klientka? Zanurzę w wodzie włosy lalki. Nie za gorąca dla pani? Co ja plotę? Przecież to lalka. Poczekam, aż woda wsiąknie we włosy. Potem ścisnę, żeby pozbyć się nadmiaru. Teraz wysuszymy pani włosy. Wow, do twarzy pani w tym kolorze. Bardzo ładnie. Gotowe? Wow, co za zmiana. Jasne, nie pracuję za darmo. No tak, oczywiście. Mogę zapłacić tuksami? Dlatego nie przyjmuję dzieci. Wspaniale się czuję. Zupełnie jak nowa osoba. Co za włosy. Chciałabyś zmienić fryzurę? Kiedy ostatnio używałaś szamponu? Co tu począć? Chwileczkę. To się może przydać. Warto spróbować. Położę lalkę na blacie. Teraz obetnę jej włosy. Wow, do twarzy ci z krótkimi. Ale zły są głową niekoniecznie. Przyszyję włóczkę do głowy lalki. Wybiorę różne kolory. Będzie bardziej oryginalna. Teraz odetnę nadmiar włóczki i przyczepię głowę z powrotem. Wow, chciałabym mieć takie włosy. Wyglądasz świetnie. Zazdroszczę ci. Ewa chyba też. Przepyszny krem czekoladowy. Spróbuj. O nie, ubrudziłam ci spodnie. Tak mi przykro. Trzeba cię przebrać. Dobrze, że mam walizkę pełną ubrań. Warto być zawsze przygotowaną. Co ty na to? Ładne, prawda? Proszę, przymierz to. Spodoba ci się. Wow, pasuje ci. Jesteś śliczna w każdym stroju. Prawdziwa klasa. Powinnaś trafić na wybieg. Wow, brak słów. I ten śliczny kiciuś. Fajny detal. A może coś luźniejszego? Idealny strój dla turystki. Elegancki, ale wygodny. Spotykasz się z koleżankami? W tym będziesz się świetnie bawić. Na pewno zostaniesz duszą towarzystwa. Wyglądasz super. Wow, ile ona ma ubranek. Nawet moja szafa jest biedniejsza. Musimy zrobić dla ciebie parę ciuchów. Pora na szał zakupów. Zakryj się. Ups, wybacz. Nie wiem, gdzie podziać oczy. Spokojnie, zakrywam ją. Hej, Ewa, pst. Pożyczysz mi to?
Skarpetę, za tobą. Pomalowałam właśnie paznokcie. Proszę, jest mi potrzebna. Dobrze, masz. Fuj, to obrzydliwe. Dzięki, będzie w sam raz. Najpierw odetnę palce skarpety. Właśnie tak. Teraz wytnę trójkąciki po bokach. Świetnie mi poszło. Chcesz przymierzyć? Wow, wyglądasz super. Też bym chciała taką sukienkę. Dzięki, Ava. Ha? Nic nie słyszę. Nieważne. Wow, nie, co ja zrobiłam? Zdejmę to. Przepraszam cię. Czy kiedyś mi wybaczysz? Jesteśmy znawcami sztuki, nie martw się. Słyszeliśmy o trzewiku. Bardzo oryginalne. Wyjątkowe pociągnięcia pędzla. Widziałam lepsze, ale i tak jest nieźle. Widzę, że zrobił wrażenie, a na panu? Sam nie wiem. Co takiego? No dobrze, jest ładny. Od razu lepiej. Musi być idealny. Mam pewien pomysł. Przygotuję miskę z wodą i wleję do niej lakier. Użyję paru kolorów. Ma być pięknie. To powinno wystarczyć. Teraz zanurzę bucik i poruszam nim w wodzie. Chcę go dokładnie pomalować. O, jak pięknie. Niczym buty od projektanta. Wow, co za niezwykły kunszt. Domy mody w Mediolanie będą zazdrosne. Kupimy je. Ha? Zanurzyła but w lakierze do paznokci. Jeśli to takie proste, to też spróbuję. Muszę tylko znaleźć but. Rety, gdzie on jest? Sprawdzę w internecie. Nie stać mnie na żadną parę. Wszystkie są bardzo drogie. I co mam teraz zrobić? Już wiem, odłożyłam coś na czarną godzinę. Chyba myszy to znalazły. Ach, czemu los mnie tak traktuje? I co ja teraz zrobię? Może znajdę pieniądze pod kanapą? Pistolet na klei i mazaki. To mi się przyda. Puszczę wodze fantazji. Najpierw nałożę balon na stopy lalki. Dzięki temu się nie ubrudzą. Wygląda jak skarpeta. Posmaruję balon klejem. To będzie moja forma. Teraz wezmę piankę kreatywną. Narysuję na niej podeszwę. I potem ją wytnę. Teraz kolorowanie. Narysuję na bokach tęczę. I obrysuję dookoła różnymi kolorami. Wow, wygląda super. Posmaruję jedną stronę klejem. A potem przykleję formę. Zrobiłam buty. Ale to nie koniec. Pokoloruję klej korektorem. Narysuję małe białe kropeczki. Jakie one fajne. Zrobiłam je całkiem sama. Oby spodobały się lalce. Przymierzę je. Pasują idealnie. Wow, są wspaniałe. Wyglądasz bardzo modnie. Masz wrodzony talent. Ha? Wow, popatrz tam. Czy ja dobrze widzę? Odkryliśmy geniusza. Dokąd państwo idą? Muszę obejrzeć te budki. Dzień dobry. Brawo, wspaniała praca. Dzięki. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. To dla mnie? Zaraz, chcecie kupić buty? Nie są na sprzedaż, należą do lalki. Ale dzięki nam będziesz sławna. Chcę tylko, żeby lala była szczęśliwa. Wynośmy się stąd. Jak ślicznie wyglądamy. Zaraz, ty też potrzebujesz telefonu. Kupiłam to dla ciebie. Teraz możemy do siebie pisać. To niegrzeczne. Jesteś bardzo niewdzięczna. Spróbujmy jeszcze raz. Weź szczoteczkę do ręki. Muszę coś z tym zrobić. Dzięki, tajemnicze ręce. To trudne zadanie. Muszę to dokładnie zaplanować. Moja lalka ma malutkie rączki. A może jeśli... zaprojektuję torebkę. To będzie świetne. Fuj, okropieństwo. Nudna i nieciekawa. Zacznę od początku. Skup się, Ava. Na pewno mi się uda. Od razu lepiej mi idzie. Będzie na łańcuchu. Wow, jaka piękna. Zostanę projektantką. Jestem genialna. Potrzebuję złotej pianki. Wytnę z niej taki krzyż. Potem oderwę papier z tyłu. Odpowiednio pozginam. I ścisnę krawędzie. Potem zwinę najdłuższy element. I torebka gotowa.
Jeszcze dodam łańcuszek. Wow, nosiłabym ją. Proszę bardzo, tego było ci trzeba. Schowamy do środka twoje rzeczy. Pomieści ich sporo. Zawsze będziesz mieć pod ręką telefon i szczotki do włosów. Patrz, wszystko wejdzie. Wow, wyglądasz świetnie. Muszę ci zrobić zdjęcie. To na pewno trafi do internetu. Uśmiech. Na żywo, co przekaże pani swoim fanom? O, dzień dobry. Proszę nagrywać pod innym kątem. Co? Proszę się odsunąć, mówiłem do lalki. Bardzo przepraszam. Hej. Proszę się nie pchać w kadr. Co za poniżenie, co ja zrobiłam? Wreszcie mam szansę. Zabiorę to. Tego właśnie mi trzeba. Muszę działać szybko. Nie chcę, żeby Ava zauważyła. Najpierw odetnę tę łatkę. Ma bardzo ładne kolory. Teraz dodam suwak. Posmaruję klejem z obu stron i przykleję piankę z brokatem. Teraz to uformuję. Zwinę suwak i przykleję do kawałka tektury. Musi się trzymać. Posmaruję krawędzie klejem. Dobrze, że mam pewne dłonie. Tyle wystarczy. Teraz przykleję więcej pianki. Nie może mieć dziur. Zrobię to samo z drugiej strony. Teraz wytnę ten kształt z łatki. I przykleję do pianki. Jeszcze dwie kropelki na wierzchu. Właśnie tak. Przykleję kawałek materiału. I po stronie bez cekinów. Moja lalka ma plecak. Proszę bardzo, schowaj tu swoje rzeczy. Wow, chciałabym tak wyglądać. Możemy się pospieszyć? Skąd Eni ma ten plecak? Bardzo ładny. Dzięki, fajny, prawda? Podoba mi się. Zaraz. To moja sukienka? Co? Nie, tu nie ma sukienki. To przecież... Porozmawiamy później. Co za śliczny rysunek. Uwielbiam brokat. Tak się błyszczy. Hop. I jeszcze raz. Co za bałagan. Ale super. Co to? Wow, ile brokatu. Wpadłam na pewien pomysł. Halo? Jest tu kto? Chyba nie. Oj. O, chyba. Potrzebuję papieru. Ale capi. Fuj. Mam. Coś okropnego. Co on zjadł? Spokojnie, jestem roślinką. Nic się nie dzieje. Tak, mam wszystko, czego mi trzeba. O, co zrobisz? Zobaczysz. Oklejcie rolkę papierem kolorowym. Teraz narysujcie korę, o tak. Włóżcie balon do rolki. I pociągnijcie za wentyl, żeby balon utkwił w rolce. Narysujcie buźkę flamastrem. Puśćcie wodze fantazji. Na brzegu dodajcie papierowe łapki. I macie własnego gniotka. Patrz! Wow! Pobawmy się razem! O nie! Nie ma papieru! Cóż, to będzie nieprzyjemne. Spójrz! Przesuwam piłkę za pomocą czarów. O! Jak to zrobiłaś? Weź to, też chcę poczarować. Nie przesuwa się. Chyba się zepsuła. Zdradzę ci tajemnicę. Spróbuj z tym. Proszę bardzo. Rusza się. Jak ty to robisz? O nie, uwaga! Padnij! Wow, o mały włos. Nie mam czym się bawić. Zgubiła się. Nie przejmuj się. Wymyślę coś. Wytnijcie z papieru taką figurę. Potem złóżcie w kostkę, sklejcie krawędzie taśmą. Zróbcie drugą i sklejcie je razem. Złóżcie kostki wzdłuż sklejonej krawędzi i sklejcie taśmą. To łącznik. Powtórzcie jeszcze 3 razy z kostkami różnego koloru. Ułóżcie z nich długi prostokąt. Sklejcie wszystko taśmą. Teraz złóżcie. Sklejcie z drugiej strony. Zróbcie tak z każdej strony. Na koniec przyklejcie naklejki z buźkami. Wybierzcie swoje ulubione. Przy każdym ruchu otrzymacie inny zbiór buziek. Sama spróbuj. Czy ja wiem, co to jest? Ty! To nawet fajne! Świetne! Ty to zrobiłaś? Tak! Wow! Oh!
Och! He? Co to za czary? Spójrz, co tu mam! Pobawimy się? Są świetne! Wezmę niebieską. Wybiorę tę. Do środka. Zamykamy wieczko. A teraz najlepsze! Ściskanie! Jakie to przyjemne! Wypełnię tym chmurkę. Wciskamy do środka. A teraz czekamy. Pomaluję się. Całkiem, całkiem. Co za emocje! Och, jaka ona słodka! Chyba się rozpłynę. Normalnie nie wytrzymam. Mogę się bawić bez końca. Niam, niam! Zrobisz mi zdjęcie? Uśmiech! Puszczaj, to moje! Ups! Ananas! Skąd się wziął? Mam pewien pomysł. Weźcie tekturkę i wytnijcie taki kształt. Podgrzejcie prostownicą do włosów kawałek pianki. Umieśćcie go w szablonie z kulkami i wciśnijcie kulkę. Zrobicie wgłębienie w piance. Doskonale! Powtórzcie tyle razy, ile jest dziurek. Teraz posmarujcie klejem spożywczym. Nałóżcie na krawędzie i na piankę. Przyłóżcie piankę i przyciśnijcie. Odwróćcie na drugą stronę i przyłóżcie drugą część. Ostrożnie przeciśnijcie bąbelki przez dziurki. Naklejcie cienki pasek dookoła krawędzi. Owińcie dokładnie. Dodajcie poprzeczne paseczki. Z zielonej pianki wytnijcie liść. Wyjdzie wam tropikalny ananasowy popis. To działa! Co za zabawa! Chcesz spróbować? Nie tak prędko! To nie jest podejrzany! To na pewno on! Złapałam zbiega, znaczy ananasa. Wow, ale fajny pokój zabaw! Ile tu ciekawych rzeczy! Uwielbiam strzelać folią bąbelkową! Ach, ale nudny pokój zabaw. A co to? Popyt? Nuda! Ach, to będzie długi dzień. Chcesz się pobawić moją folią? Ach, nie dzięki. Musi coś tu być. Ale super samochodziki! Brum! Serio? Nudne te twoje autka. Patrz, lepiej na moje. Tak, zmieniły się w jednorożca. Wow, ale ekstra. Może moje też tak potrafią. Uwaga! O nie, zepsułam je. I co teraz? Szkoda mi jej. Trzymaj, możesz wziąć połowę mojego jednorożca. Naprawdę? Dziękuję, złożę go z powrotem. Wow, ale fajne autko. Dawaj się zderzymy. Tak, super ta zabawka. Co to za piłka? O, ale ekstra. Patrz, jaka śmieszna zabawka. Wow, super. Zazdroszczę ci. No, uwielbiam ściskać takie rzeczy. Ciekawe, co się stanie, jak pociągnę za jedną. O, ale się rozciąga. O nie, pękła. Niech to, zepsułam ją. Patrz, co zrobiłam ze swoją piłką. O nie, współczuję. Czekaj, chyba wiem, co robić. Wezmę balona i odetnę koniec. Teraz zrobię kilka otworków. Będę potrzebować drugiego balonika w innym kolorze. Wypełnię go wodą. Dodam też kilka błyskotek. Dobrze wymieszam i zawiążę. Byle bardzo mocno. Tak, udało się, ale ładna. Hej, proszę, to dla ciebie. Wow, lepsza od tej, co zepsułam. Ma w środku brokat. Dziękuję, jest cudowna. Co my tu jeszcze mamy? O, to może być ciekawe. Wow, ale się świeci.
Patrz, patrz! Potrafi nawet latać! To chyba jakieś czary! Super! Rzucę nią! Tak! Normalnie leci! Ej, łapy przy sobie! To moja zabawka! No dobra. Mam w sumie papier i chyba wiem, jak go wykorzystać. Pobawimy się origami. To zaginam do środka i drugą stronę tak samo. Okej. To zagięcie będzie nieco trudniejsze. Muszę się przyłożyć. Dobrze, teraz otwieram i zaginam koniec. Robi się coraz trudniej. Zaginam papier w ten sposób. Zaczyna mi to coś przypominać. Gotowe. Zrobiłam sobie samolocik z papieru. Sprawdźmy, czy potrafi latać. Wow, ale płynny lot. Patrz. Uwaga na głowę. Końca nie widać. Ej, zatrzymaj się. Na co komu wymyślne zabawki, kiedy można sobie zrobić samolocik? Co za poniżenie. Ups. To już rano? Pobudka, panienko. Przepraszam za kwiatki. Nieważne, co panienka włoży? Nie wiem. Ani jedno, ani drugie. Dobrze, panienko. Te są ładne. Nie. Jakie lśniące. Nie, są brzydkie. Może coś prostego? Nie. Muszę zmienić pracę. Już do panienki biegnę. Wow! To będzie bolało. To są wszystkie ubrania panienki. Nie! Serio? Chwilę. Może wykorzystamy te gogle? Czemu wcześniej na to nie wpadłam? Nie chce mi się grać. Proszę założyć. Kto wyłączył światło? Chwileczkę. Elegancka. Nareszcie. Nie chcę tego. Też mi zdziwienie. O, jakie fajne. Jak teraz wyglądam? Pięknie. Dzięki, możesz odejść. Wracam do spania. Co? To jakieś żarty? Nie cierpię tego koguta. Nie wyspałam się. Lepiej już wstanę. Co to za smród? Okropny. Oj, to ja. Co mogę dziś włożyć? To wszystko? Mam tylko jedną koszulkę? I to dziurawą w dodatku. Muszę się w coś ubrać. Nie mam innego wyjścia. To nie fair. Chciałabym mieć więcej ubrań. A to co? Hej, zapomniałam o tym. Może dzięki temu stworzę nowy strój. To by było ekstra. Bardzo ładna. A może coś luźnego? Co jeszcze? Lubię czerwień. Szkoda, że nie mam takich ubrań. Tylko tę starą koszulkę. Ale to świetna zabawa. Wow. Nudzę się. Nie chcę tego. Ja to wezmę? Już wiem. Nie. Chcę to. O, jaki mały! Świetny wybór! Nakręcamy! O, zmienił się! Dinozaur i autko w jednym! Wow, ekstra! Gdzie? To moje! Matko, chciałam tylko obejrzeć, chociaż... Mam lepszy pomysł! Wytnijcie kółko z plastiku. Zróbcie po środku dziurkę i połóżcie na kartce. Narysowaliśmy jednorożca i podzieliliśmy kartkę. Odrysujcie jednorożca. Odłóżcie kartkę i pomalujcie obrazki. Odczepcie środek spinera i umieśćcie go w dziurce kółka. Kręcimy. Jednorożec się rusza. Fajny? Wygląda jakby biegł. Essie, patrz! Ty... Masz jednorożca? Hipnotyzujący! Ups! Mogę obejrzeć autko! Co mam wybrać? Nie mam czym się bawić! To ciekawe! Na pewno będzie fajnie!
Nałożę żel na słomkę. I dmuchamy. To działa! Wydmuchałam bańkę i zdejmujemy ze słomki. Zupełnie jak balon. Teraz błękitny. Ciekawe, czy pęknie. Jakie to przyjemne! A to co? Też chcę balony. Mam tylko cukierki. Ale jej zazdroszczę. Wiem! Zrobię własne balony. Uff, jakie ciężkie. Po co ci mikrofalówka? Będę robić balony. Najpierw podgrzeję cukierki. Włączę kuchenkę. Tyle wystarczy. Teraz wezmę słomkę. Zamoczę ją w rozpuszczonych cukierkach. I dmuchamy. Co najlepsze, balony są jadalne. O, jaka sprytna. Spróbuję swoje. Fuj, co za ohyda. Ha, ale mięciutkie. Pić mi się chce. Co za orzeźwienie. To mi już nie będzie potrzebne. Wow, ale pognieciona. Hej, mam świetny pomysł. Zdejmę zakrętkę z butelki i wleję do niej mydło w płynie. Tyle wystarczy. Teraz pora na barwnik spożywczy. Wleję trochę do butelki. Wow, patrzcie, jak miesza się z mydłem. Okej, teraz potrząsamy. Trzeba się jeszcze pozbyć tej piany. Zakręcamy i zgniatamy butelkę. Udało się! Ej, patrz, co zrobiłam! Ha? O czym ty mówisz? To mięciutkie butelki. A, okej. Chcesz się zamienić za tego arbuza? No, dobra, w sumie mam dwie. Tak, ale się fajnie gniecie. Teraz mam i butelkę, i arbuzowego gniatka. Prawie gotowe i jest! Zrobiłam liska z origami. Kocham lisy. I origami też. Mój papier jest jakiś do bani. Głupie to, nie umiem. Jak ona zrobiła te wszystkie zwierzęta? Ale ładne, moje są beznadziejne. Nie chcę się nawet na nie patrzeć. Nie bawię się w to. Wolę popyt. I ostatni. Tak, wyszło mi. Wow, dużo ich masz. Fajnie to wygląda. Ciekawe, czy uda mi się coś zrobić z papieru. Mam w sumie nożyczki w ręce, więc można spróbować. Z jednego kawałka robię cztery i zaczynam zaginać. Najpierw ten w pół. I to samo w drugą stronę. Musi być równo. Teraz otwieram. Uwaga, bo to zagięcie będzie trudniejsze. Ale powinno się udać. I znów zaginam rogi. Dobrze mi to wychodzi. Róg zaginam do środka i tak z każdej strony. Teraz muszę to otworzyć i zamknąć z tyłu. Róg znów idzie do środeczka. Wezmę patyczek i odegnę papier w tych miejscach. Dobrze, jeszcze drugi. Super. Teraz zaginam to w ten sposób. I robię bok kieszonki. Okej, jeszcze zaginam to w dół. Prawie koniec. Mogę już otworzyć. Zrobiłam pudełeczko. Jeszcze kilka i z głowy. Tada! Ale tęczowe. Patrz na to. Też mam podobną zabawkę. Papierowy popyt. Żartujesz sobie? Nie cierpię origami. Ale to się fajnie rozciąga. Narysuję jeszcze kotkowi kilka pasków.
Mam pomysł! Uwaga! Nadchodzi robaczek! Przestań mi przeszkadzać! Zaraz jej pokażę! A, co robisz? Ha, patrz na to! Fajne wydaje dźwięki, co nie? To także teleskop! Ech, mniejsza! Pozwól, że zajmę się teraz rysowaniem! Już! Co o tym myślisz? Ech, to ma być sztuka? Też tak potrafię! Patrz! Trochę pozaginam, trochę połączę... Już! Fajny trójkąt, co nie? Tada! Okej, spróbujmy czegoś bardziej skomplikowanego. Symbol nieskończoności. Proszę, twoja kolej. Bułka z masłem, jeszcze prostsze. Połączę te rurki w ten sposób. I skręcę. Ale faluję. Widzisz, udało mi się. Brawo. Pora na coś arcytrudnego. Helisa. No dobra, to chyba też ogarnę. Zacznę od wydłużenia rurek. Okej, a teraz pomyślmy. Po prostu skręcę je wszystkie ze sobą. Mogę zobaczyć? Okej, proszę. Tak, teraz zamknij oczy. Zamknąć oczy? No dobra. Ale będą jaja. Hej! W końcu mogę spokojnie rysować. Jeśli chcecie zmienić stylizację lalki, nie potrzebujecie pieniędzy, tylko pomysłów. Który wam się spodobał? Piszcie w komentarzach. Nie zapomnijcie pokazać tego filmiku znajomym i koniecznie subskrybujcie nasz kanał, żeby obejrzeć więcej podobnych odcinków.